Zorganizujcie dzisiaj dobry dzień dla dzieci, dla młodzieży po zakończeniu roku szkolnego na terenie gminy Puck. Tak, dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego w Darżubiu. Jest to dla nas wszystkich nowe doświadczenie, jeżeli chodzi o dzisiejsze zakończenie, ponieważ realizowały tutaj obowiązek szkolny Szkoła Podstawowa z Połchowa i Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Darżubiu. Ze względu na inwestycję, która toczy się w Połchowie, zmuszeni byliśmy do znalezienia miejsca, i to nowe doświadczenie, połączenie szkół w trakcie roku szkolnego, zrealizowanie obowiązku, wspaniała współpraca między uczniami, rodzicami, nauczycielami. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te utrudnienia, za tą wyrozumiałość, ale jak zawsze w życiu i za ten trud poniesiony przyjdzie, myślę, wspaniała nagroda. Zawsze iść przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia, a tak się stanie. Słowa amerykańskiego filozofa i nauczyciela Barbara znakomicie wpisują się w mijający rok szkolny, który dla nas wszystkich był wyjątkowym wyzwaniem, a także szansą na uczenie się od siebie nawzajem. Dziękuję uczniom, dla których nasza szkoła istnieje. Wyrazy wdzięczności składam rodzicom za współpracę i współdziałanie dla dobre dzieci. Za wsparcie i motywację do działania dziękuję panu wójtowi Tadeuszowi Błuszkowi i pani Barbarze Niemkowskiej, dyrektor zespołu obsługi placówek oświatowych w gminie Puck. Szanowni Państwo, rozpocznę od gratulacji wszystkim uczniom kończącym dzisiejszy rok szkolny. Gratuluję osobistych sukcesów, świadectw promocyjnych, tych z wyróżnieniem oraz tych z ukończeniem szkoły. Panie dyrektorze, dzisiaj bardzo uroczyste zakończenie na terenie gminy Puck, akurat w Darżlubiu, ponieważ z wizytą pana wójta. Powiedzmy dzisiaj o tej uroczystości dwa zdania. Dzisiejsza uroczystość jest szczególna, ponieważ przez cały rok szkolny gościliśmy w naszych murach szkołę podstawową w Połchowie. Wszystko pięknie się udało, nasza współpraca została zakończona albo będzie jeszcze trwała. Ogromny sukces nas wszystkich i serdeczne dzięki i nauczycielom, i wszystkim pracownikom za to, że udało się wspólnie przejść przez rok szkolny 2017-2018. Jaki to był rok dla waszej szkoły ogólnie? Był to dla nas bardzo dobry rok, natomiast z smutkiem patrzymy na reformę oświaty, ponieważ żegnamy przedostatni rocznik klas gimnazjalnych i żal nam, że już że zostaje nam tylko następny rok i już nie będzie nas w takiej ilości jak dotychczas. Wszystkim absolwentom szkół gminy Puck, gimnazjów, szkół podstawowych, wszystkim nauczycielom, kadrze, obsłudze życzę przyjemnego odpoczynku w ciągu wakacji i nabrania sił do nowego roku szkolnego 2018-2019. Do zobaczenia 1 września.